to młyn państwa katarzyńskich. Przepraszam, muszę pomieszać patelnią, na której jest oliwa, ale o tym, co będzie za chwilę. A jesteśmy tutaj po to, żeby zająć się bolesnym problemem rosołu. Rosołu, który jemy w 99,9% wyłącznie, proszę państwa, z makaronem, a można z niego zrobić różne inne wspaniałe rzeczy. Młyn, bo mąka, będziemy też mąki używać, ale młyn też dlatego, że te młyny kiedyś na swym początku, w czasach napoleońskich, mieliły proch, więc będą to dania wystrzałowe. Teraz składniki. Zatem jedno, jak najbardziej żółte żółtko, kurze, suszone oregano, posiekany świeży szczypiorek, mleczny ząb syna, ewentualnie ząbek czosnku, jak nie mamy dzieci w tym wieku, jedna kromka chleba na grzankę, odrobinka sera typu parmezan. Tutaj w garnku mamy tradycyjny, zwykły wołowy rosół, a na patelni rozgrzaną oliwę z oliwek, na którą kładę kromkę białego chleba po to, żeby nam się usmażyła grzanka. A w międzyczasie, widzą Państwo, ona tak skwierczy na dość rozgrzaną oliwę z oliwek, w międzyczasie ząbek czosnku, normalny obrany ze skórki ząbek czosnku, tak sobie tutaj o, nacinam, po to, żeby móc potem natrzeć tę kromkę chleba. Żeby tylko taki aromat czosnku nam został, a nie żeby to było bardzo intensywnie czosnkowe. Teraz zobaczymy, czy można ją już przewrócić na drugą stronę. A, jeszcze chwilkę. Grzankę trzeba już przełożyć na drugą stronę. I proszę Państwa, teraz rosół. Więc na taki sobie talerz rosołowy odkrywam gar, z którego się dymi. Proszę zobaczyć, jaki to rosół. Przynajmniej gorący, to Państwo widzą, bo dużo pary. Ale za chwilę Państwo zobaczą jego kolor, bo oto zbliża się chwila przełożenia go na talerz. I będzie wyraźnie widać, że jest mocny, jak Andrzej Gołota. Tak, i teraz grzanka. Ona już dojrzała do tego, żeby ją w ogóle zdjąć. Kładę ją na desce, bo jeszcze została mi jedna rzecz do zrobienia, mianowicie tym ząbkiem czosnku, tym oto właśnie rzeczonym ząbkiem czosnku natrę ją. Tak, ona przejdzie teraz bardzo intensywnie zapachem czosnku, tak jak w jadłodajniach wietnamskich odzież nowa przychodzi nam zapachem oleju z woka. Bardzo dobrze, kładziemy ją jak najbardziej możliwie centralnie. Ona lekko pływa, ale zaraz opadnie, bo nasiąknie. Wrzucamy na środek żółte żółtko. Jest żółtko. Bardzo proszę, wszystko idzie na razie jak po maśle. Tutaj oregano, suszone oregano. To suszone oregano rozcieram w palcach i posypuję jeszcze trochę całość. Nie za dużo, żeby to nie miało takiego aromatu, jakby to produkował herbapol jednak. Tylko odrobinkę oregano. Teraz to jest oczywiście, zapomniałem co to jest, szczypiorek. Takie zielone, myślałem, że to dolary są posiekane, ale to jest szczypiorek. Więc szczypiorek po wierzchu. I to już by było prawie wszystko, gdyby nie jedna rzecz. Tym oto bardzo drobnym i delikatnym kawałkiem parmezanu, którego natnę w ten sposób. Oczywiście mogłem mieć utarty, ale chciałem się pochwalić, że mam taki drobiazg, jest tu napisane Parmigiano Reggiano. To oryginalna tarka, którą sobie z fabryki parmezanu z Włoch, z okolic Parmy przywiozłem. A lubię się chwalić cennymi drobiazgami. Więc teraz proszę zobaczyć, jak to będzie szło. Jeszcze trochę, o, jeszcze trochę parmezanu. I oto, proszę Państwa, mamy gotową zupę pavese. Tutaj dali mi koledzy małą łyżeczkę, dlatego że bali się, że jak dostanę dużą, to nic dla nich nie zostanie, więc małą łyżeczką będę próbował. Z grzanką, a jakże, pachnie czosnkiem, pachnie oziołami. Teraz wprowadzamy tutaj żółtko. I proszę Państwa, zupa pavese. Rosół, ale inaczej. Czemu nie? Keep following on my head. Da 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 da